Przed chwilą rozmawialiśmy z dziewczynami z Luxhelm, a teraz razem ze mną Kacper, reprezentujący ten sam klub. Siema. Dzień dobry. Powiedz mi, jak tam dzisiaj nastroje przed turniejem, początek dnia, bojowe? Tak, bardzo. Masz jakiś plan na dzisiejsze granie? Agresywnie, defensywnie? Jak to będzie wyglądało? No, bym chciał mieć bardzo... być w top 10 bardzo bym chciał. Top 10 to jest twój cel, tak? A patrzyłeś tam w tabelę, jak to wygląda? Ile trzeba spotkań wygrać, żeby awansować dalej? Tak, moja mama potrwała. Aha, czyli mama jest tutaj takim dodatkowym twoim trenerem. Tak. A kto cię przygotował do zawodów? Coś o trenerach powiesz może? Tak, moi trenerzy, pan Darek Korton i Janów Błażejewicz. No dobra, powiedz mi, a dużo trenowałeś przed samym turniejem, ten tydzień teraz? Codziennie, co drugi dzień? No, niezbyt dużo. A, czyli oszczędzałeś siły? Tak, tak. No widzicie, czyli Kacper jednak świeżutki przyjechał na turniej, bójcie się. Chcesz kogoś pozdrowić na sam koniec? Wiesz, to idzie w cały świat, więc możesz pozdrowić kogo chcesz. Tak, 3 osoby bym chciał. Jedziesz, po kolei. Dobrze, Filip Urbański bym chciał go pozdrowić, Bartek Pająk i Janek Świtalski. Cała trójka pozdrowiona, trzymajcie się panowie i trzymajcie kciuki za Kacpra.